i tak sobie coś tam ciapię. Au, jak owiec przyrżnąłem tutaj. Dobra. Jakoś to mu będzie. Co ta kukurydza taka, kurde, no, urosła trochę, bo tutaj ten rządek właśnie pod trawą mulczowałem i znowu by się przydał. Taka trochę przebarwiona jakaś. I tak się zastanawiałem, jechać tu jeszcze raz z synkiem, czy nie jechać. Ona chyba, kurde, po herbicydzie, bo tak pięknie zadziałało, aż za dobrze. No, no nic, to VO270. Coś zaczyna kropić, no i dobrze. Coś zaczyna kropić. Wygląda to tak. Tararara. No mniej więcej równa jest. Tu w rocie było ugłęboszowane. No i zobaczymy. Przydałoby się tu przyjechać z łopatą. Szpadla się nie dorobiłem. O, najważniejsze jest, żeby tam rosło, nie? Tu jeszcze jak będzie padać, to ona sobie tutaj poradzi. Tu w tamtym roku na tym wrociu to było z 16 ton, jak mordę szczelił, bo Marek tylko objechał tam i do połowy u wrocia wrócił i mówi, koniec, pełny zbiornik, człowieku. Mówi, to taki kuwa plon, że ja wtedy albo głęboszowałem, albo nie, ale chyba nie. Chyba tu nie zdążyłem, a może przejechałem, już nie pamiętam. Ale była rzeczywiście piękna. Tu też był popląd zastosowany z owsa. Tak, o, był pocięty mniej więcej 3 hektary. I może to też miało jakieś tam znaczenie, bo ten owiec zdrenował. Potem talerzowanie. No, no co, no, tutaj też mniej padało niż na PEG-ze. O, tu mamy kukurydzę z 5-6 kwietnia, no to widać, że jest ciemniejsza, jakby może więcej fosforu zalizała. Tu udawane było 100 kilo mniej więcej, to może tam 40-45 kilo fosforu było w podsiewacz. No, no i nic, no i zobaczcie sobie, jakby to tak nam napadało fajnie, ale według aplikacji to godzina. Takiego lekkiego 2 litry, czy ile, żeby to nam tu wciągnęło, no to to byłoby inaczej. Na tym kawałku to spokojnie jeszcze mógłby wjechać za biegiem i tak się miotam z tym, bo jestem czyściutki po grzybach. Już tam dwa razy było przelane przez rurki. Trzeci raz by się gdzieś wypłukał w jakiś tym. O! Tuż to mijak jakiś się zdarzył. Czy to skrzyp? Jak skrzyp, to znakiem tego, że tu już trzeba wrócić z wapnem. A gdzie tam skrzyp? Mijak. Może to jest ta końcówka, co mi świrowała. O! Łopryskiwać i posli. Może tak być, bo tam by ciężko było wyliczyć, która to będzie. Ale najprawdopodobniej wyjazdowa w lewo. Tak. Tak, w tą stronę wyjeżdżam. To mi nie działała 6. No. Będzie jakoś tak. To gdzieś musiało to już też świrować podczas odchłaszczania. Nie zwróciłem na to uwagi. No i tu właśnie mniej więcej już tutaj część pola jest objechana na tym jednej. Zaskoczyła, nie zaskoczyła i tam gdzieś 6 metrów. Gwiazdnicę pięknie popaliło. To nie można powiedzieć, że nie. Że nie popaliło. No dobra, no, czekamy sobie tu. Powiem wam, że porównując do okresu analogicznego do tamtego roku, to ta kukurydza tu naprawdę jest większa i mniej zarąbana. Oj, wtedy jakie tu były krzaki. Piotrek mówi, coś się tu narobił. O, to może być, że ta przytulia została, bo była już zbyt duża na mój preparat. Kurde, ona się tak dziwnie lekko trzyma ziemi, a jeszcze, kurde, potrafi odżyć. Tu mamy 2 tygodnie od fastów chyba mija, no 2 tygodnie. Właśnie. Wiecie, co można zastosować w kukurydzy na przytulię jeszcze? Ale to już nie będę jej chyba męczył. A dziwne, że ta przytulia może tyle zżółknie, że już nie wyda żadnych okółek i taka se zostanie.
No i tu są właśnie takie braki. O, jaka piękna mysz się wrąbała. I o, to. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie się układało, bo no, w tamtym roku było robione, tutaj było mokro, a w tym roku tylko była ziemia złamana. Jak tak na bieżąco będzie nam się podywać jakieś 2, 3, 4 litry codziennie, no to coś z tego będzie, a tak jak sobie kapie tylko na liście, no to wiecie, co to pomoże, nie? No na razie bym powiedział, że ten kawałek i tam, gdzie jest też ten długi koło groszku, tam też jest chyba podobna. Tylko właśnie nie wiem, jak ten lipek startuje. No, pierwszy raz i ciężko mi powiedzieć, czy ona jest z początku taka leniwa, a później nabiera wigoru, czy po prostu to jest taka odmiana, że może nie rośnie wysoka i nie goni ku górze. No ciężko mi powiedzieć. No i ciężko mi też powiedzieć, bo jak widzicie, no załóżmy za 2-3 km przechodzi chmura, pada 15 litrów, a tu pada 2, tak? No to nawet jak tu jakaś chmura przeszła później, no to tak nie było tu 15 litrów, tak? No to załóżmy, wzrost zależy też od, w tym roku dużo od opadów deszczów, gdzie one chodziły, w którą stronę się przemieszczały. Gdzieś też tu byłem, tak, czarno, leje, tu leje, tu się błyska, tam się błyska. No tak, tam się błyskało, to w linii prostej będzie 4 km. Tu mi piszą, że 25 litrów, a tu nie spadło nic. No i jeszcze też późniejszy termin siewu, no i sprawa jest taka, a nie inna. Dobra, byłem, widziałem, co się będę denerwował. Co, więcej coś zrobię? No może tego cynku jeszcze by jej tu wpierdolił, ale to już w tej fazie, jak przejadę, to już się nie podniesie. No w sumie jeszcze koła są obrócone do kukurydzy. Na awaryjną jakąś sprawę jeszcze nie wracałem, nie zarzucałem szerokich, bo jeszcze dzisiaj nie potrzebuję. Bo może jeszcze coś wyjdą jakieś niuanse i trzeba będzie lecieć. Zobaczymy, jak się będzie kształtowało te głęboszowane uwrocie względem po długości. Trzeba by znowu tu przyjechać z łopatą. No tamta też jakaś inna, ciemniejsza, jakby więcej azotu zalizała. No może ta właśnie ten azot mógłby, kurde, w tym roku wylany po prostu i wtrzepany z ziemią i chyba byłoby lepiej, bo ta kukurydza po prostu bardziej lubi, wolałaby w tym roku mieć, w tamtym przepierniczyłem, za szybko rozlałem, przyszły deszcze, przemyły go głębiej, a w tym roku mówię, dobra, to je poleję na ten trzeci, czwarty liść i będzie dobrze. No i nie było dobrze, było to trochę spóźnione, ale do czego zmierzam, widzicie, tu są już pęknięcia ziemi i te pęknięcia ziemi powoduje, tu jest koło ściągnika, że jest sucho, tak, ale tutaj na przykład jest bardzo małe pęknięcie ziemi i to może tylko pękać powierzchniowo. Dlatego ja tak patrząc sobie, to uważam, że pęknięcia ziemi są spowodowane zbyt wyproszkowaną ziemią i wtedy ona sobie pęka. Bo te pęknięcia najbardziej widać tutaj, gdzie te kółka dogniatające były i gdzieś powierzchowne też, gdzie jest ta ziemia bardziej roztrząśnięta. O, tak bym to nazwał. Ziemia roztrząśnięta. No. No i dobra, no. To tak pewnie patrząc w to niebo, tutaj spadnie ten lit i to będzie po wszystkim. Tutaj coś jeszcze się udało tych krzaków złapać. No i trochę ten rządek odżył, tak jak właśnie w tamtym roku też wykosiliśmy tą skarpę po pryskater. I ta kukurydza nie była przysłonięta przez te chwaściory. Jakoś to poszło. No, wnet trzeba będzie jeszcze raz, żeby tutaj jeszcze raz przemulczować i powinno być w porządku. No, więc jak to, więc no, tam na szóstce to ma 20 cm, no tu jest lepiej, owiec nie jest regulowany, także jakoś owcem się mocno nie przejmuje. O, jaki ładny rumian. Dostał tyle czadu. A widać, że go złapało. A i widać, że
zastosowany środek z rumianem sobie słabo poradził z takim dużym. Z małym tak, ale z dużym już nie. No, no i tu też jakiś tam skrzyp widzę, że występuje. No tutaj na tym kawałku trzeba przeprowadzić zabieg wapnowania. Albo jeszcze raz tutaj wziąć i pobrać próby glebowe, ale to było pH 6. Jak to było badane? 6, 6,5. Coś takiego. Musiałbym zobaczyć te wszystkie twoje katalogi. Dobra, no to co? O, tutaj jeszcze zaglądniemy. Kukurydza po orebce. Po runi. Tak analogicznie tylko pokazać. No. No i dobra. Fajnie. Fajnie, że ktoś jeszcze orze. Będziemy mieli porównanie. No na pewno ta kukurydza jest względem wzrostu dużo do tyłu względem tej. Ale w tym roku, mówię, termin siewu miał, to jakby było najlepsze porównanie, byśmy siali w ten sam dzień. O, to byłoby piękne porównanie. No na razie zobaczymy, jak to pojedzie, jak przyjdzie 30 stopni. Co się będzie działo tu i tu. Pozdrawiam was serdecznie.